trzeci raz już uczestniczymy w tej świetnej imprezie, którym jest One Terminal Run. To jest impreza, która integruje całe środowisko. Dzięki tej inicjatywie właściwie wszyscy jesteśmy w stanie poznać trochę bliżej życie portowe. Bardzo się cieszę, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia tak liczebnie uczestniczy w dzisiejszej imprezie, bo aż 30 pracowników portu zrealizowało dzisiaj i szczęśliwie ukończyło ten bieg. Bawiąc się również pomagamy. Pomagamy, bo przychód z tej imprezy kierowany jest w dwóch kierunkach. Z jednej strony Stowarzyszenie Kulawi, a z drugiej strony budowane są specjalne salki w szkołach, które pomagają rozwojowi sensorycznemu. Jak widzimy, olbrzymie zainteresowanie ludzi tym terenem. Ludzie chcą zwiedzać ikoniczne miejsce Gdyni, zobaczyć kontenery, zobaczyć port, jak on funkcjonuje od środka. Dlatego też wspólnie z naszym klientem, firmą Ocean Network Express, organizujemy już po raz trzeci bieg po terenie terminala kontenerowego. To jest bieg, który, o ile nam wiadomo, jest jedynym biegiem tego typu na terminalu kontenerowym na świecie. To jest taka specyfika, którą zdecydowaliśmy się promować i podkreślać, z tego względu, że no nie ma praktycznie żadnej konkurencji, a nasze przesłanie w tym momencie dociera do coraz szerszych kręgów. Z roku na rok pojawia się tutaj coraz więcej osób i to nie tylko takich, którzy biegają. Taki jest zamysł tej imprezy, żeby promując sport jednocześnie wspierać lokalne inicjatywy. Promujemy aktywność sportową, a jednocześnie pomagamy tym, którzy tej pomocy po prostu najbardziej potrzebują.